Cześć wszystkim, moi drodzy, co jest recepturą dobrego wesela? To przede wszystkim kochana para, no bo bez niej to wesele by się nie odbyło. Dodatkowo dobra muzyka, czyli dobra orkiestra i coś, przy czym Polacy podobno nie umieją się bez niej bawić, ale są też takie wesela, gdzie jej nie ma. Mówię oczywiście o czystej substancji 40%, czyli o wódce. Ale tak naprawdę zobaczcie, mamy kilogram jabłek i podnosimy i czujemy mniej więcej, że to jest kilogram. Mamy 20 kg, czujemy, że mniej więcej to jest 20 kg, albo że to po prostu jest bardzo cięższe od tego, co znajdowało się po prawej stronie. Jeżeli chodzi o wódkę, skąd wiemy, że to ma 40%? Może ma 45%, może ma 50%, przecież nasze kubki smakowe nie są aż tak dobrze skalibrowane. Przynajmniej moje i mam nadzieję, że wasze. Więc dzisiaj sobie zobaczymy, czy wódka ma rzeczywiście 40%. Na czym będę to robił i jak, to zaraz wam pokażę. Więc zapraszam was dzisiaj na ten test, który będzie arcy ciekawy. W dzisiejszym odcinku mamy czterech bohaterów. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, ale dzisiaj najważniejszym bohaterem jest ten oto bardzo niepozorny alkoholomierz. Moi kochani, on jest potwierdzony przez Główny Urząd Miar w Warszawie, czyli ma legalizację, co świadczy o tym, że tę legalizację tak naprawdę ma. Tutaj jest wygrawerowane, można sobie sprawdzić, że to nie jest jakiś tam mietowy sprzęt, tylko z najwyższej półki, jeżeli chodzi o jego potwierdzenie legalności. I teraz jak będzie ten cały schemat wyglądał? Bierzemy sobie jednego bohatera, jedną wódeczkę, sprawdzamy jej temperaturę, bo żeby to było w najbardziej hermetycznych warunkach, to musi mieć ona temperaturę 20 stopni, dlatego ma oto ten termometr. I to wkładamy do środka, sprawdzamy, jest 20, bądź z malutkim odchyleniem, wlewamy do cylindra, następnie znowu badamy, czy rzeczywiście ma te 20 stopni. Jeżeli wszystko się zgadza, wkładamy alkoholomierz do środka i pokazuje nam dokładnie, jaka jest zawartość alkoholu w danej substancji. Więc to jest cały schemat, a teraz moi drodzy, bohaterowie, czyli wódki. Soplica, żytnia, żołądkowa deluxe, wyborowa, Smirnoff, absolwent, luksusowa, Bols, żubrówka biała, Krupnik. A tak prezentują się w całej okazałości i ciekawe, czy któryś z nich nie uraczy nas dzisiaj 40%. Krupnik, więc zmierzmy temperaturę tejże substancji. 20 stopni i 4 dziesiąte, jak możemy wszyscy tutaj wokół zauważyć, więc zaokrąglamy to oczywiście do 20 stopni i mierzymy. Moi drodzy, wyciągamy teraz nasz termometr. Bierzemy cylinder, żeby tylko nic się nie ulało, bo to jest bardzo ważna cecha, szczególnie w przypadku mężczyzny. I wlewamy do środeczka. 100 ml, aby było, będzie super. Jest delikatnie więcej. Zamykam wódkę. Teraz jeszcze raz sprawdzamy temperaturę. Jest identyczna, 20 stopni i 4 dziesiąte, więc żeby wszystko miało ręce i nogi, wkładamy teraz alkoholomierz i sprawdzamy, czy jest rzeczywiście 40%. Zapraszam was bliżej z kamerą, żebyście też mogli zobaczyć, jaki jest wynik. Z moich obliczeń wynika, że jest kapkę powyżej 40%. No dosłownie to widać z mojej perspektywy. Z waszej mam nadzieję, że też. Łódka Bols przed państwem 40% podobno. Sprawdźmy jej zatem temperaturę. Czy ma 20 stopni? 20 stopni ma jak z byka strzelił, więc przelewamy teraz do cylindra. Dobra, teraz oczywiście pro forma, no bo co to się mogło zmienić? Czekajcie, żebyście sobie dobrze mogli przykukać. No moi kochani, równo 40%, co do milimetra. Autentycznie. Nie uciekaj mi, kochaniutki, w boczek, bo na boki się nie chodzi. Masz branie. Tylko chodzi się na środek. I teraz zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę, że naprawdę ma równo, no szkuźwa, chodź tu. Że ma równo 40%. Autentico. Dwie dwusety za mną, normalnie już byłbym poskładany, ale oczywiście dzisiaj nie piję, więc tylko chciałbym was poinformować o tym i uprzedzić wszelkie komentarze, czy cylinder został umyty, czy także nasz alkoholomierz został wymyty, czy termometr. Oczywiście wszystko jest w bardzo sterylnych warunkach, więc możemy teraz spokojnie przelać kolejną wódkę, ale najpierw musimy zmierzyć jej oczywiście temperaturę, jaką sobie ma. W takim razie wlejemy ją do cylindra. Hop, hop. Idealnie. I co? Teraz oczywiście alkoholomierz. Obracam i prezentuję. I tak samo jak w przypadku Krupnika mamy kapuńkę powyżej 40%. Sami określcie, czy mam rację. Absolwent
Ja też jestem absolwentem, więc ta wódka by do mnie pasowała, ale oczywiście alkohol pijemy w bardzo rozsądnych ilościach, a najlepiej w ogóle, bo to jest przecież niezdrowe. Ale niemniej jednak muszę wam to pokazać, wódka absolwent, zmierzmy jej temperaturę, jaką w sobie ma. I 5. Nasz alkoholomierz. Benz. Ile masz, kotku? I widzicie, moi drodzy, tak jak w przypadku krupnika i żołądkowej deluxe, jest kapeńkę powyżej 40%. Teraz oczywiście muszę iść do kuchni, aby to wszystko wyczyścić. Tak sobie pomyślałem, a może wleję po prostu wodę i zobaczymy, co wtedy będzie? Czemu nie? Ale jestem mega ciekaw, powiem wam, moi drodzy, jak to właśnie teraz będzie. Dobra, przelewam zatem do środka. Czysta woda. Zdrowia doda. Nie, zimna woda, zdrowia doda. Nawet nie znam czegoś takiego. No i co? I włóżmy zatem ten alkoholomierz. Stężenie w tej wodzie alkoholu wynosi 0, więc możemy pić. A? I mamy, proszę ja was, 9% teraz. No dobra, jedźmy dalej. Benz. I mamy, moi drodzy, teraz stężenie 10,5%. Chodźcie zobaczyć sobie sami. Więc widzicie, alkoholomierz działa bardzo dokładnie. No bo przecież inaczej by tu wskazywało 90%, albo i więcej, albo i mniej. Niemniej jednak wskazuje tyle, ile rzeczywiście jest. Dobra, kolejna wódka przed nami. A teraz ekstra żytnia. Dobrze, to jest klasyczna polska wódka destylowana z polskiego żyta. Więc mamy stricte polski produkt, 40%. Sprawdźmy jej temperaturę. Moi drodzy, 20,5 stopni, więc idealnie. I wlewamy w takim razie ekstra żytnią wódkę do cylindra i sprawdzamy zaraz, ile ma procent. Dobra. A nie, Boże, to nie to. Kurde, Dymcio, ogarnij się. Wkładamy i sprawdzamy teraz. Tak jak w przypadku tych pierwszych, co wam mówiłem, oprócz Bolsa mamy kapuszkę więcej niż 40%. I ani jednej ścianki nie dotyka. Teraz dotknął, więc możemy go jeszcze raz sprowadzić na ziemię, bo przecież on podlega naszym koneksjom. O, widzicie? Zobaczcie sobie sami, że jest kapeńkę więcej niż 40%. Dobra, kolejna wódeczka przed nami. A teraz otwieramy Fujitsu i przelewamy. Po co to do śmiechu? Nie. 20 stopni i 4. Bardzo dobra temperaturka. Przelewamy zatem naszą wódeczkę do cylindra miarowego. Dobra, wzlana wódka. Nie będziemy już przelewali. A teraz wkładamy i sprawdzamy. No i jest wynik bardzo zbliżony jak w poprzednich, czyli troszeczkę powyżej 40%, albo czekajcie, jeszcze ustawię, żebyście dokładnie mogli to zauważyć. Tak, delikatnie powyżej 40%. Jak na razie wszystkie wódki idą łeb w łeb, to znaczy jest to delikatnie powyżej tych 40%, a teraz zobaczmy, która wódka kojarzy się, nie wiem, jakoś z Rosją. Smirnow, Dymitr, Dwaj Kompanii. Nie, Dwaj Kompanii, dobra, otwieramy. A Celsjusza mamy 20 stopni i 1. Idealnie, alkoholomierz. Do środka. Moi kochani, ja teraz tutaj podszedłem sobie bardzo blisko, żeby spojrzeć i rzeczywiście powiem wam, że jest 40%, ale inaczej, najmniejsza różnica tutaj jest ta pomiędzy 40 a kapkę więcej. Ale i tak jest oczywiście bardzo okej. Idźmy dalej. Puszczmy tę wódeczkę i zobaczymy, co kryje w środku. Jak możecie zauważyć, 20 stopni i pół. Perfekt. Alkoholomierz, żebyście też mogli zauważyć. Benz. Ile my mamy? Tutaj nic nie widzę, idę tam. I luksusowo, moi kochani, wypada bardzo dobrze. Jest wszystko ok, powyżej 40 delikatnie, tak jak z poprzednimi. Idziemy do kolejnej wody. Raz, dwa, wódka wyborowa, moi kochani, legendarnie ceniona wódka. No dobra, znaczy, że taka jest legendarna. Czy rzeczywiście ma te 40%, o których dzisiaj jest mowa. 20 stopni i 2 dziesiąte. Idealnie. To teraz do środka. Hep. Moi drodzy, chyba mamy chyba mamy produkt, który bardzo jest zbliżony do drugiego produktu, gdyż wartość jest praktycznie identyczna. Zobaczcie sobie sami i ocencie, czy mamy podobne zdanie. Jeszcze damy tak. O. I naprawdę tak jest.
żubrówka biała. Mówię, że biała, no to wiadomo, że biała, to bardziej, że testujemy dzisiaj same białe wódki. Nie trzeba być Einsteinem, żeby to zrozumieć. Odkręcamy, wlewamy do środka. 20 stopni i 4 dziesiąte. Benz. Obracamy w waszą stronę, ja już od razu podążam też waszą żwawym i prędkim krokiem. I moi drodzy, tego się nie spodziewałem. Najbliżej 40% jest dosłownie na samej literce. Na samej, przepraszam, nie literce, tylko na samej linii. I tak jak w przypadku odcinka z paliwami, tak jak w przypadku odcinka z wagami i tak jak w przypadku odcinka z wódkami, wszystko się zgadza. I dewizą tego kanału jest ufam, ale sprawdzam, a także ucząc, bawi, bawiąc, uczy, ale dzisiaj pierwsza dewiza została naprawdę bardzo mocno wyeksploatowana. My sprawdziliśmy, wy możecie zaufać producentom, że naprawdę nie starają się nas oszukać, bo wszystkie wódki oscylowały w granicach 40%. Zobaczcie, które najmniej, które najbardziej, tego nie muszę wam powtarzać, ale moi drodzy, mam jeszcze jedną fajną tutaj propozycję dla was. Jeżeli chcielibyście, abyśmy testowali wódki, na przykład takie, wiecie, które pija Pitbull na swoich teledyskach, okraszone taką rybą, zobaczcie sobie, co to jest za wódka, albo takie, które pija pan pod, nie wiem, krzakami, gdzieś tam, gdzieś, nie powinien tego może robić, taniutkie, drogie, wiecie, co macie robić, wrzućcie po prostu dużo łapek w górę, to będziemy wiedzieli, że jesteście zainteresowani takim materiałem, a jakbyście jeszcze weszli na Face'a i na Instagrama i zasubskrybowali kanał, to byśmy po prostu byli w siódmym niebie, tak jakbym sobie robił coś tam, może delikatnie, nieważne. Moi drodzy, dziękujemy za dzisiaj, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!